Witam Was zmiłowani moi na kolejnym vlogu, na kolejnej nagrywce. Dzisiejsza nagrywka ponownie z garażu. Niestety pogoda, słoneczko niby świeci, ale co chwilę pada deszcz przeplatany opadami śniegu z niemożliwie mocnym wiatrem. Także dzisiaj sobie odpuszczam sobie jazdę, bo się robi tak jakoś nieprzyjemnie, robi się tak niebezpiecznie. Mówimy tutaj o motocyklu Yamaha MT-07, natomiast mam już zamiar uruchomić Elżbiety motocykl. Ponieważ już tam coś nam pomknęło, że chciałaby się przejechać, nawet zrobiliśmy sobie taką małą sesję zdjęciową, także postanowiłem już ten motocykl później uruchomić tak, żeby już cały czas był gotowy do dojazdy, więc dzisiaj włożymy do niego akumulator, zrobimy tą sławetną przeze mnie, co robiłem zawsze w każdym z moich motocykli, adaptację eku. Także zaczynamy, to przeciągajmy. Jak się uda zapalić. Także akumulator był u mnie w domu, cieplutki leżał. Mam nadzieję, że to spowoduje, oczywiście był ładowany w sumie. Przez ten okres czasu próbowałem go ładować 3 razy, za każdym razem po niespełna minucie dostawałem komunikat, że jest full, więc mam nadzieję, że to się zdarzy. Także wkładamy go. Dam jeszcze raz pompę. Wciskam cegło. Zbliżamy. Udało się uruchomić wodotyk. Widzę, że mi się pomału bateryjka kończy. Baterii w tej instrze. Mam tutaj teraz drugą baterię, którą wepnę. Zobaczymy, jak będzie z tą drugą baterią. Już właśnie skończyła się bateryjka. I lecimy na drugiej bateryjce. Mam tutaj te zastępcze Nevel, jeszcze sobie dokupiłem dwie bateryjki plus ładowarkę zewnętrzną, bo ładowanie samą kamerą to jest udręka. Wstawimy motocykl. To zabezpieczę. Musimy zobaczyć, czy te hamulce rzeczywiście... Nie, płyn mamy czyściutki, bialutki. Elżunia delikatnie hamuje, zresztą też bardzo delikatnie mierzy. Może to jest powodowane tak, że się spatrzcie na opowę. Teraz zobaczymy na czas. Uruchomiliśmy motocykl w 16. Jest 20 i 46 sekund. Było 16 i 6 sekund. Czyli musi być 31 i 6 sekund, więc już trochę czasu mamy. Wyobraźcie sobie, myślałem, że mam kapcia, bo później była pusta opona. Dopompowałem i jest, czyli to nie był kapieć, tylko musiało coś się wentyl zablokować, także jest ta sławetna opona, która przyprawiła mnie o temblak. A to sławetny motocykl marki Enelli. Jestem przerażony, jak ceny poszły do góry. Wyobraźcie sobie, że 2 lata temu
niespełna 2 lata temu. Myśmy go kupili gdzieś na początku wiosny, daliśmy za niego 8900 zł, a w tym momencie ten sam motocykl nowy wyceniony jest na 10900 zł. Także motocykl podrożał 2000 zł, to więcej niż 20%. Bardzo drogi. Zresztą ceny Yamahy na chwilę obecną to też dla mnie kosmos, bo w chwili obecnej nowa Yamaha MT-07 to jest chyba koszt większy niż 32 tysiące złotych. Jak ten Smart też jest ładnie, tu nawet jest więcej, bo to ten, i muszę przynać zobaczyć ten łańcuch, nie jest zarzewiały po zimie. A łańcuch w KTM Duke 390 po zimie, mimo tego, że go zasmarowałem, miał widoczne ślady korozji. Także w motocyklu jesteśmy na półmetku pust adaptacji motocykla. Przy tej czynności należy pamiętać, że nic nie robimy, nic nie dodajemy gazu. Motocykl ma chodzić sobie na wolnych obrotach. Można teraz ewentualnie zaobserwować jakieś ślady ewentualnych wycieków czy czegoś. Nie mamy nic takiego. Teraz zobaczymy, jak tam stoi stan oleju. Na razie motocykl pracuje. Nie czuć od niego żadnych nieobecnej tych. Możemy sobie sprawdzić też światła. No wiadomo, tutaj długie mamy, krótkie mamy. Teraz długie. Za oświetlenie muszę pochwalić Benelli. Moim zdaniem to oświetlenie jest lepsze niż w KTM, niż w Yamasze. Także jeszcze awaryjne, bo wiem, że ma awaryjne, tak? Ma awaryjne? Ma tu awaryjne. Też świecą. Dobra. A teraz powiedzcie mi, czy się świeci. Słowo. Także oświetlenie sprawdziliśmy. Światła stop to ja wam wierzę, że są. Nie widziałem, że się świecą. Numer można sprawdzić też, win, czy się nie zmienił po zimie. I już patrzymy, ile minut jedziemy. Ile minut? 27, czyli jeszcze 28. Jeszcze 3 minuty. Chyba was zanudziłem tym całym spektaklem. Zamierzałem się przejechać, ale cały czas taki mamy drobny deszczyk, nie wiem, czy widzicie. Asfalt jest mokry. Teraz pada trochę mniej, ale cały czas te chmury widzimy, że tam się nad górą stołową, nad Parkiem Narodowym Górą Stołową się gdzieś zbiera. Nie wiem, czy to prawda, ale właśnie słyszałem, iż Azalisz władze parku mają pozwolić na loty dronem. Zamkniemy tu siedzenie, bo my sobie tu gadu, a padający deszcz bezpośrednio na okablowanie i akumulator nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Niefortunnym. O, teraz jest dobrze. Bożym, nie będę się teraz mordował. Najważniejsze jest zabezpieczenie instalacji elektrycznej. Takie światła mamy. A, jeszcze nie sprawdzaliśmy tego klaksonu. Gdzie tu jest? Tu jest klakson. Czy klakson jest też? Także działanie instalacji elektrycznej sprawdziliśmy, wszystko jest jak należy.
chwili obecnej motocyklowi do pełnej adaptacji pozostało niespełna minuta w chwili obecnej. O nie, minuta. Teraz minuta, także jeszcze tą minutkę pochodzi. Lagi. Nic nie cieknie, to też ważne. Także jeszcze 26 sekund. I będziemy kończyć tą adaptację. Może to dlatego jest, także adaptacja zakończona, pomyślcie. Możemy jeszcze ewentualnie spojrzeć, czy zapalił drugi raz. Bardzo ładnie chodzi ten silniczek, bardzo jestem zadowolony. Także panowie moi, jak widzicie, adaptacja się powiodła. Wyłączymy silnik. Nie wiem, czy w ogóle mnie było słychać, także będziemy mogli podziwiać również głośniki w samej kamerze Insta360. Jak nie, no to będę próbował jakoś tutaj wam przekazać, może jakimiś podpisami. Jeżeli będzie wszystko dobrze, jeżeli nie, no to zobaczymy. Także umiłowani moi, dziękuję wam za lustrzanego odbicia w tym momencie mojej kamery oraz sferycznego odbicia kamery Insta360 do. Tam za wami jest, fajnie, że obraz z kamery. Tam za wami jest moja wnęli mojej żony, także mam nadzieję, że już niedługo nie zobaczę miana na drodze. Ale już gaz przyłożyła, wszystko pasuje, nie przykryła, stoi się mieści, więc zobaczymy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia jeszcze raz, pa!